Zawód opiewsko-chlasz? Cztery browary, pięć browarów wygląda gorzej przecież niż jedno. Górami, górami, mieczyk, Molinezja, Brzanka się schowała. No, miało się rybki, ale nie o tym. Dzień dobry, cześć wam. Rafał się kłania na test misji. Słuchajcie, dwa dni temu chyba czy trzy czytam taki artykuł. Ja bardzo lubię, ale nie mogę reklamować. Chyba, że by się dogadali ze mną. Dobrze. Jest taki portal trójmiejski i jest artykuł pod tytułem, proszę was, jak to mówią niektórzy, picie alkoholu w komunikacji miejskiej. Radna chce oznaczeń o zakazie. Oznaczenia niewiele zmienią, ale tutaj nie o zakazach, o przepisach, tylko są komentarze i to z reguły kobiety piszą i się dziwią. Ale nie tylko kobiety. To oni nie mogą wytrzymać i wypić w domu? Już musi w tramwaju, w autobusie? Niektórzy piszą, że a co tam, mi to nie przeszkadza, jeżeli mogę pić jogurt, kolę, Pepsi czy jakieś tam Fanty i inne rzeczy, to dlaczego miałby nie pić piwa? No bo na przykład, ale to moje zdanie, nie alkohol, i to nie chodzi o zapach alkoholu, tylko o przetrawione, no po prostu jeszcze nie przetrawione, ale już z ust. Piwo wcale nie fajnie pachnie, jeszcze do tego jak ktoś pali, to jest tragedia. Taki przejarany typ wsiada i otwiera browarkę i pije. Tam jest niedobrze. A jeszcze jak jest wczorajszy, to w ogóle. I to nie chodzi o mój jakiś uraz, że ja nie mogę tego czuć, tylko wyobrażasz sobie, że ładna pani też by nie chciała, żeby ktoś jej zionął alkoholem po prostu. A nie, czy, o tym bardziej piwem. Też alkohol, ja wiem, ale chodzi o ten zapach chmielu i goryczy. A dzisiaj będę miał przeciwników. Zaraz się rzucą na mnie, bo zaraz dojdę do sedna sprawy. I no mi się to nie podoba, bo po coli ja nie czuję, żebym pił kola. To jest tak samo, jakbym nie chciał, żeby ktoś siedział obok mnie, który zażarł przed chwilą kebaba z czosnkiem. Piosenka o kebabie mi się przypomniała zespołu pewnego, dziewczyna z kebabem, tak, i są pytania i ja z początku się uśmiechnąłem, ale czy on nie może wypić w domu tego piwa? Kobieta, przecież to właśnie o to chodzi, że nie może. No nie może. Uśmiechnąłem się, ale to jest właśnie tragedia. On nie może pić tego alkoholu w domu, dlatego że on wypije sobie już, bo czas leci, on będzie wspaniały, on na 16 na obiad przyjedzie, bo on się nie spóźni. A o co tu chodzi? O to właśnie, żeby zdążyć, bo nie wleje w siebie naraz czterech piw, chyba że ma taki wielki bęben. Jedno, drugie, zanim dojedzie, to już będzie po czterech, a jedno w siateczce, wiesz, kochanie, jedno do obiadu, to nie zaszkodzi. Czyli już razem jest po pięciu. Więcej wyobraźni. I wiecie co? Ja tak robiłem z tym, że widzicie, bo to wszystko, to musi być osobny w ogóle program o piciu w okryciu, czy w samotności. Mi się te dwie rzeczy jakoś łączą, a jednocześnie można by było zrobić dwie zupełnie inne sprawy, bo ja długo myślałem o tym, że jest duża oglądalność tego picia w samotności, ale jednak co innego w samotności, czyli że jestem sam na przykład, nie mam nikogo, piję. A przecież ponoć tak nie wypada, czyli szukam kogoś do wypicia, lecę gdzieś, czy do pubu, czy na ławkę, żeby kogoś znaleźć, a
picie w ukryciu, no to ukrywam się przed kimś. Ukrywam też alkohol. Tutaj ukrywam picie swoje. Wypijam cztery, żeby okłamać. To są takie tematy jeszcze przed nami, że głowa mała. Kombinacje, malwersacje, czego się nie robi, gdzie się chowa, jak się chowa. I te biedne żony i mężowie, bo mężowie też są przecież tacy, że oni nie wiedzą, oni nie mają pojęcia, co laska wymyśla i odwrotnie. I tak, ja powiem, o Jezus, jaki ty jesteś wspaniały i mi przyniosłeś czekoladki, no super jesteś, masz tu obiadek ciepły, super. No ale wiesz, ale ty wczoraj też piłeś piwo. No coś dzisiaj tak, chyba było piwko, co? Misio, pysio, tralalala. A wiesz, bo... Heniek, wiesz, ten Heniek, co ci kiedyś opowiadałem, co on ma tam w Niemczech taką firmę. To on jednak podjął decyzję, pożegnał się, zapomniałem ci powiedzieć wczoraj, on się jednak żegna z nami, opuszcza zakład i mówi, jadę na stałe do Niemiec. Wiesz, Rafał, chodź na szybkiego, ja cię tak bardzo lubię. Wypijemy jakieś piwo, no ale wiesz, ale żona, dziewczyna, partnerka, coś tam jej powiesz, chodź na jedno szybkie, bo ja też się spieszę, muszę się pakować i tak dalej. No dobra, coś tam jej powiem. No i jest ten obiad, jest Mysio, Piesiu, Fisiu, Dyndrum i tak dalej. I no dobrze, ale trochę mnie martwisz. No i okej, tak się dzieje właśnie rok, dwa, pięć. I piję w tramwaju, bo czas jest ważny. On jest zmęczony po pracy, już błogo się poczuje. On nie będzie targał do domu, bo wie, że tam nie zazna tej ciszy i spokoju. Znowu to piwsko chlasz? Jedno, drugie. Nie, ja absolutnie ci zabraniam. Wywal to wszystko, bo ja cię zaraz to wywalę. A to drażni oczy. Cztery browary, pięć browarów wygląda gorzej przecież niż jedno. Więc jeżeli przyniesie jedno w siateczce, ale tutaj ma za pazuchą ma dwie dwusetki i wszystko gra. Wszystko. Także picie w ukryciu i w samotności. Ja muszę, i to będzie chyba taki programik, który rozdzielę i się nad nim zastanowię dłużej, bo wiecie, czuję taki niedosyt. Ja tak trochę ad hoc zrobiłem tamten program Picie w samotności i czuję niedosyt, że tak, tam się dobrze okazuje, tam wszystko jest jasne, że ja nie miałem powodów do picia, powodów, ani nikt mi nie zabraniał, ja nie musiałem się kryć. I właśnie, czy to jest ukrycie, czy to jest samotność, bo ja nie byłem nigdy samotny. Dlatego, że jak byłem samotny, to nie byłem samotny, bo zaraz był telefon, przez co bardzo dużo przegrałem. Po prostu nie było aż. No nie było Meliny z domu, ale był nieład. Nie był nieład i nie można go nazywać artystycznym, bo to było wpuszczanie po to, żeby się napić wody i piwa, i tu trzeba. No jest mi to przykro powiedzieć, tym bardziej, że może to usłyszeć ktoś bliski. No niech słyszy, że no tam robactwo nie łaziło, ale no nie ma tutaj też powodów do dumy, że jeszcze nie zapuściłem się aż tak, ale się i tak zapuściłem. Więc nie byłem, nie musiałem pić w samotności, bo ja nigdy samotny nie byłem. To jeżeli chodzi o taką samotność stricte, że są osoby, które po prostu nikogo nie mają. Bo pełno jest takich i to picie już faktycznie ciężko uzależnia też psychicznie, nie od alkoholu, ale że jeszcze bardziej pogłębia swoją depresję i ten swój smutek, że już i pogodzenie się z losem, że już chyba cholera, no nie, ja nieszczęśnik, no nic, idę sobie jeszcze po jakieś trzy browary, po jakąś wódkę, bo nie wytrzymię. Ja tak celowo mówię, czasami się nie przejmujcie, jak ja coś powiem nie po polskiemu, ja nie lubię tych głupów, ale czasem tak mi się może zdarzyć, bo lubię z ludźmi, którzy wiedzą, po prostu tak się powygłupiać. I trzy browary sobie kupić, czy wódkę
i tutaj się pogrąża w potężny alkoholizm, bo on chyba zapomni w ogóle, jak smakuje życie z kimś obok, z przyjaciółmi, ze znajomymi, z sąsiadką, z kimkolwiek. A picie w ukryciu, to ja właśnie rozgraniczyłem, teraz znalazłem takie rozwiązanie swoje, że tak, bardziej te szybkie, te szoty, te strzały szybkie, a nie, że ja musiałem się ukrywać. Nie ja ukrywać się, tylko ukrywać, no tak, no to w zasadzie się łączy. Nie wiem, zaraz się pogubię. Koniec tych dywagacji, bo odcinek miał być o tym, że ludzie piją. No właśnie, dlaczego mają te dwusetki likwidować? To nie tylko dlatego, że są rzucane wszędzie, tylko nie do śmietnika. Właśnie dlatego, że myślą, że uchronią to żony mężów przed partnerami alkoholikami. Trudniej będzie kupić pół litra, bo jest drożej. Można kupić z jednej strony i sobie rozdzielać do piersiówek i rozlewać, ale na przykład w moim wypadku by to nie przeszło, dlatego że mało jest osób, właśnie na tym też polega alkoholizm, mało jest osób, które wytrzymają. Jeżeli mam połówkę, to ja nie odleję połowy i nie zostawię do rana. I tutaj jest ból każdego alkoholika prawie, chyba, no tak myślę, że zostawić sobie na rano to jest niewiarygodnie trudne, chyba że już jest tak spity, bo za dużo kupił. Nigdy prawie mi się, niewiele razy mi się udało coś zostawić na rano, że obudziłem się zadowolony, a czemu, to wiecie już chyba, po to, żeby nie mieć odstawiennego zespołu. I żeby nie rzucało, tak jak pokazuję tam w jednym filmie. I jeżeli zobaczycie ten Living Las Vegas z Nicolasem Cage'em, on tam nie ściemnia, on zresztą tam jest tak naturalny w tej grze, tak zachowuje się alkoholik zaawansowany, który jest po prostu już na drodze zbijania z desek swojej jesionki i to jest po prostu już koniec. I gdybym ja się nie opamiętał, nie nagrywałbym dzisiaj tutaj dla was. I to tyle. Zmęczyłem się. Miłego tygodnia. Chyba już czas zdjąć maski. No właśnie, się widzimy niebawem na ulicy. Jak ja już bym chciał wyjść i nagrać. Ale muszę się do tego też psychicznie nastawić. W ogóle jeszcze uzależniam też swoje wyjście na ulicę już jako alkoholik. Pamiętajmy, że ja będę, chcę pokazać ludziom, jak to wygląda, bo ludziom się niektórym wydaje, że kurczę, człowieku, co ty tam szukasz? No to właśnie zobaczycie, jak jest ciężko. Bo tamten kanał, który pokazuje, no to zresztą lepiej nic nie powiem. Jeżeli będzie już normalny jakiś ruch, no ale póki są maseczki, to ja nie wiem w ogóle, czy to wyjdzie. Czy w ogóle ktoś będzie chciał ze mną rozmawiać. Więc ten akurat zamysł, no dopiero będzie mógł chyba być taki w pełni zrealizowany, jak już się skończy ta cała zaraza. Koniec wreszcie, bo ile można gadać? Fajnie.